Witam wszystkich w kolejnym odcinku mojego Let's Playa. Zagrajmy w Rayman to the Great Escape. Dzisiejszy poziom to bagno. Nie brzmi zachęcająco, ale spróbujmy. Statek i bagno. Czy to jest jakoś powiązane? Widać tak. No, w tym samym czasie. Jest większa. Może ktoś zauważył. Jeśli ktoś liczy, tutaj poznajemy grubego Zada i tych piratów. A co ten robi? Ojej, gleba. Ha! Bezczelny. I grozisz mu, to jesteś majtkiem. To co możesz mu zrobić? O, poznajemy słynnego admirała. Zabagna? Zobaczcie, jaki słodki niziołek. Jaki jest śliczny, gdy się wkurza. Okręt wojenny? Zabić? Ten milutki piraci chce mnie zabić? No i wiem, maski. A co ty zrobiłeś? Jak mogłeś, te potworze to żyło? Dobra. Sorry, ale to był szok. Duży. To bardzo ważna scena, ponieważ nie możemy już zebrać tysiąca lumsów. Tysiąca. Leżę z gramatyką. Dobra. Idziemy tam. Nie, idziemy na wakacje. A co tam mamy? Słupki. Jakieś... Stonehenge? Lee! Ty! Miałeś mi pomóc! Co? Jeśli dzięki temu jakoś się z tobą rozliczę, to wchodzę. Wchodzę w to Lee. Żółwik. Gdzie ta Lee? No, super Lee. Więc pomagasz mi czy nie? Zdecyduj się. Co? Jaki wyścig? Przecież patrzcie na jej nogi, no jakie ja mam szanse? Chociaż idzie całkiem dobrze. O, tutaj łatwo zebrać wszystkie lumsy, ale mimo wszystko zdarza się. To jest jakiś głupi wypadek, mi się chara zdarzyło. Niemożliwe jednak. Spadłam czy coś? Tak, wolniej. Chwiejący się mostek. Pod nami woda. Jakie groźne to jest. Kolejna plącza. Lee nie musi kurzać, bo skacze jak kangur. I w ogóle ma gdzieś to, że Rayman jest zupełnie inaczej zbudowany. Nieprzystosowany do takich biegów. Ja ją sobie robię. I spadamy. Co? Lumsa ich zabrałam? No nie, co za frajerstwo. Nie, ja spadam. Nie dopuszczę do takiego upokorzenia. Żeby nie mieć tutaj wszystkich lumsów, to trzeba być ciołem. No wybaczcie, ale jestem taka rozproszona. O! Nie pominiemy żadnego. Upęcznie można także skakać. Zamiast się przylepić, zaczekać aż pająk nas pożre, można po niej poskakać. Romantyczna muzyczka. Naprawdę, to mogę. A może to jest randka? Lee, o co ty w tym wszystkim chodzi? Jest opcja A. Albo ona mi chce pomóc w jakiś sposób. B to jest randka. Albo C, jakieś wyścigi, których mnie kompromituje. Inne opcje? Piszcie. I czekaj. Bo mi zaraz coś pęknie. Słyszycie może głos Lee? Pamiętacie, jakie ona miała na czarodziejskiej kolanie? Taki nawiedzony. Tutaj to ona mówi tak po angielsku. Można czasem usłyszeć come on. Mówi zupełnie normalnie. Takim ładnym dziewczęcym głosem. Tam to nie wiem, coś kombinowała. Robiła efekty. Albo miała także jakiś mikrofon, którego nie zauważyliśmy. Zobaczmy, mam wszystkie lumsy. Nie upokorzę się? Jakim cudem? Jakim cudem, ja się pytam? You may be Rayman. Właśnie not! Don't. Och. I co z tego? Co z lumsami? O, 2.13. Nie upokorzę mnie. Ty co jednak mi pomożesz? Jaką energię? Pokaż. I Tinsin. On umie się teleportować. Pamiętacie, co mówiłam? To każdy umie się teleportować. No Lee, idziemy razem. Chodź, pomożesz nam na bagnach. Że nam machasz, czyli że mamy radzić sobie sami. Co za beznadziejny dzień! Nie dość, że nie zebrałam innego lumsa, to jeszcze Lee znowu nie chce nam pomóc. O. Macha nam, jakby to miało coś pomóc. Rayman, nie patrz tak! Gniewamy się na nim. I wracamy na bagna.
Kurde, tak się drę, a mam chore gardło. No niestety, już nie idziemy na ścieżkę życia. Co ciebie, Li? O, Li zniknęła. No, kolejna beczka. Nienawidzę tego środka lokomocji. Wolno i... O, jeszcze te gnojobomby. Patrzcie, jak to wygląda. No, nie robią tutaj wszyscy na bagnach. Mogli dać jakieś miłe. Ale przynajmniej na bagnach umiem zabrać wszystkie lumpy. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym jakś pominęła. I mam nadzieję, że teraz też tak nie będzie. Co jest? Od tyłu mnie atakują. Tej sytuacji jeszcze nie pamiętam. Kolejna drabina. Jeszcze mnie atakują? Jakaś obsesja. Czemu nie mam trafić? Kolejny chwiejny mostek. Tylko, że tym razem nie spadniemy do czystej, rześkiej wody, jak tam, na ścieżce życia, tylko do mulistego bagna, w którym rozwijają się glony. Nie polecam kąpieli. A co my tutaj mamy? O, nie obudził się, co za... O? I tak umiem go zwalczyć! Co, co, pokaż co... No ja nie mogę, tu jest trochę mało przestrzeni. Tak, Rayman, ciesz się, ciesz. To nie był taki trudny pirat, więc naprawdę nie masz czego się cieszyć? Co to za? Znowu te zombiaki? No są wszędzie. Żeby nie było nudno, scharakteryzuję je. Mają puste gały, noszą szmaty i robią nawiedzone miny, myśląc, że mnie przerażają. Wcale mnie nie przerażają, tylko tych oczy. Tylko, tylko błagam, nie atakujcie mnie! Kratka. Chodź tu, chodź tu! Durna strategia. Atakuje mnie z tej strony. Trudno. Ja tam wolę nie ryzykować. Mogę się kilka razy utopić. Patrzcie, co Rayman robi. O, zobaczcie, Ali jednak nas jakoś wspiera. Przysyła nam motywujące hasła. Ale to nie wystarczy. Cała charuwa spada i tak na mnie. A ty sobie medytujesz w ustronnym miejscu. Patrzcie, ile lumpsów. Po prostu one na sobie siedzą. A klatki są ukryte w tak banalnych miejscach. Naprawdę. O. To jest jeden z takich łatwiejszych poziomów. W końcu to jest jeszcze początek, prawda? Wciąż do nas strzelają, nie no. Jeszcze chwilę i zobaczę listy gończe. Chwila, jak się? O, Ender. Ponownie. Lumpsy do nas przypływają. I następny etap. Tak, piraci są strasznie niebezpieczni. Trzeba na nich bardzo uważać. Są wszędzie, na bagnach. Chociaż nie. Będzie parę miejsc, gdzie ich nie było. O, w moczarach przebudzenia ich nie było. Widzicie, jak głupoty gada? Nikt mnie nie kontroluje. Co tutaj było? A, już pamiętam. Skaczemy. I prosty krajobraz. Ale już walczymy z prawdziwymi piratami. Cześć! Jesteś taki sławny, mogę twój autograf? Czy to ty stawiłeś nogę temu gburowi? Jeśli tak, to przybliżu... O, zniszczyłam go. Haha, jaka niespodzianka. Chociaż i tak by mi pokaleczył ręce tą kartą. Posuwany mostek, bardzo sprytny. A tutaj różne wymyślne pułapki. I znowu marnowanie prochu. Ja naprawdę myślałam, że brzytwobrody jest skąpy. A patrzcie, co on robi z prochem. Oj, a tą beczkę da się wskoczyć. O, przyda. Straciłam tyle energii? No cudownie. Ładnie się zaczyna. I znowu. I co? To tak cały czas rzuca beczki? Ile oni tego prochu mają? Naprawdę. Czegoś takiego tutaj nie widziałam. Żeby drzwi zaklejać plastrem i do tego marnować proch, to się w głowie nie mieści. Brzytwobrod jest mocno powalony.
Tutaj mamy mostek. Kolejny lump. Jak mówiłam, tutaj łatwo jest zdobyć, nie to w czarodziejskiej. O! A jego trzeba wykiwać. Tu, w tym przypadku można to zrobić w ten sposób. Jakoś krzywo skoczyłam. O! Poznaję to miejsce, już kończymy. Jakoś to będzie krótkie. Ciężko jest wcisnąć ten guzik. O! Słyszycie tykanie? To znaczy, że jest na czas. Musimy się dosyć śpieszyć. Dobra, spokojnie zdążyliśmy. I znowu widzimy. Nie, mi się serce kraje, kiedy widzę coś takiego. Dzieci głodują, a wy dajecie kasy na proch. Czas z tym skończyć. Kto jest za? O, za stronę. Mogę się tego spodziewać. 24 lusy? Ale zbiorę wszystkie, prawda? Tak, zapomniałam. Ostatnia klatka tutaj. Mam tutaj sztachetę od Insina. I znowu fajna muzyczka. Jak widzicie, to już 10. klatka. 10. Tak, 10. Więc wydłużyła nam pasek życia. Jeszcze całą uzupełniła. Te Tinsyny to mają gest. Nie to co piraci. Naprawdę. Popieramy Tinsyny, plujemy na piratów. Wszyscy razem. Piraci do klo! No, taniec antypiracki. I wychodzimy z poziomu. Tak jakoś szybko poszło. Tak mi się zdaje. Czas tak szybko płynie przy dobrej zabawie. Podsumowanie. Tak. I idzie. Tak. I znowu bonus level. O, znowu spotkamy pralkę. Nie wiem jak wy, ale ja za nim tęskniłam. Tu jest to samo, że wróżka ma prezent. Nie będziemy tego słuchać. Zaczynamy. Czy to cały czas ten sam dzieciak się ściga? Bo pralka to na pewno. On jest unikatem. Patrzcie tylko, jakie spowolnienie. Jaka blacha, to się zaraz rozsypie. To patrzcie, na tyłku ląduje. Do tyłu się pochyla. Żal mi go. Naprawdę. Kto zbiera tego? Pieniądze na naprawę pralki. Dobrze. Wpłacajcie pieniądze, żeby naprawić go. Zobaczcie, jak patrzy. Czy te oczy mogą kłamać? No przyjrzyjmy się oczom. Nie jego oczom! Dobra, trudno. Ja naprawię pralkę. Chociaż nic nie umiem takiego zrobić. Oto już koniec. Dobra. Dobra tam. Jaki następny? Świątynia wody i lodu. O, mogę od razu powiedzieć, że to był dość ciekawy odcinek. O, i mamy akurat 200 lumców, 20 klatek. Co za wyjątkowy wynik. Świętujemy. No dobra, nie. Nie mam funduszy. Dobra, dosyć tego ględzenia o niczym. Żegnam was, chodźcie na mój kanał, Brzoska 7777 i żegnam was gorąco.